to upgrade. Cześć wszystkim! Siemka! Słuchajcie, dzisiaj pokażemy wam trzeci odcinek z gry Benten. Jak widzicie, tutaj odblokowaliśmy koło busa jak gdyby przejście jakieś, w którym możemy wybrać level select, czyli kolejny... Mieliśmy tak, city, później było fun house, to gdzieś było pod ziemią. Jakieś takie. I teraz mamy scrap... jak scrap yard. Czyli co, śmietnisko, czy złomowisko? No. Chyba złomowisko. If you keep doing that, you're only obejrzymy filmik. I lecimy. If you want my advice, which I do not. Whatever. Just don't come crying to me when you get stung. After all the bad guys I've taken down, some of which are like a gazillion times the size of a bee, you should show some respect for my awesome moves. This seems like deja vu, or beja vu. But you really need to keep that ego in check, Ben. An inflated ego always gets in the way of success. Yeah, but this isn't about ego. It's about, yeah, bego. Ben! Aw, oh, come on. That's A-game pun material. Not worried about puns at the moment. Ooh. Little help? The bug gang. Don't worry, Gwen and Grandpa. No dobra, a zobacz, w ogóle zapisały nam się punkty z poprzedniego odcinka, 1238, no? Które będziemy mogli wydać. Hmm. Okej, okay. Tutaj. Nie. Nie ma nic. No tam chyba. No tak, 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 tylko dobrze, że sprawdziłeś, czy nie ma jakichś kart po drodze takich ukrytych. O, czyli tutaj już mamy zupełnie, zombozo został schwytany. No. A teraz co, będziemy z jakimiś pszczołami, tak? No. Kojarzysz jakiegoś takiego przeciwnika? Nie. A, słuchaj, masz counter three attacks, czyli musisz zablokować trzy uderzenia. Musisz poczekać, aż pojawi się Y i wtedy tego użyć, dokładnie. Jedno już jest. Dobra, i masz akurat dwóch, to musisz ich tym auto... jejku, nie autoatakiem, tylko kontratakiem. Poczekaj, musisz blisko chyba stać. Nie, chyba oni jednak nie. Tak, z nimi nie da rady. Faktycznie, czyli nie odblokujemy tego. Tej minimisji. A było! Think it's time to go green. Na prawo chyba karta była. Tu, tu i pod, jak podskoczysz? A, bo kamery nie idzie ten. Dobra. Jaki widok. You're about to get pruned by a hedge. Hey-ya! Cóż to? Okej. I feel the need for speed. One śmieszne dźwięki wydaje. No. Tutaj auta są zestakowane jeden na drugim. Nie, chyba nie tam. No dobra. Tu jaki wieży, jejku. Czekaj, 1200, to możesz kupić jakieś... Te za 1000 na przykład. Może... A co to robi? Lasery będą eksplodować... będą dwa razy większe po eksplozji. A to? Będzie przelatywać przez przeciwników. Jak puścisz jakąś kulę ognia, dobra, to ona nie tylko bije tylko pierwszego, ale też następnego gościa, który jest chyba w linii prostej. O, o to, tak samo ze skrzynkami to działa. No. To musisz podejść... O, właśnie. Jak masz skrzynki, tak, że musisz wycelować, to lepiej podskoczyć, po prostu walnąć mocno pod siebie. Dobrze mówię, że on tak, no i on wtedy wszystko naraz zniszczy, nie ma problemu z tym celowaniem takim. Okej, okay, na górze musisz zniszczyć generator, ale jakiejś tej misji tutaj nie ma. Takie, że nie, tam jest wiesz, na górze.
Tak, tak, generator jest, ale nie ma takiej misji, że musisz tam zablokować albo coś. Dawaj, szybko. Ale ciągle masz całe życie. No. To oni nic nie zabierają, czy ty się leczysz jakoś? Nie, po prostu nie mogą mnie dotknąć ogólnie. Pozwalam mi na to. Y? A teraz dopiero. Nie mogę bić. Jak w tej pajęczynie chyba jesteś. No. Jest jakaś blokada. Jeszcze to? Bum. Okej, okay, i tylko generator i powinno się otworzyć normalnie przejście, no bo tu chyba nic więcej. Okej, okay. Chcesz? Właśnie tak chciałem zobaczyć, jakbym sobie zmienił gościa, który tu się zmienia, na któregoś z tych. I... bo tym szybciorem jak grasz, to te walki strasznie długo trwają, ja jestem ciekaw. Co będzie jak taką techniką, że podskoczę i ich wszystkich będę bić, jak gdyby. No. Jestem ciekaw po prostu. Kulka. Aha, kulka jest potrzebna, dobra. Pan kulka. Okej, okay, mamy B. Lecimy. Nie, musisz tu. Tu muszę stanąć. I co, wciskać? Tak. Wow. Dolecą? Nie, muszę wrócić. Dobra, wszystko. Ale tą kulkę bym zmienił na... tego albo tego na górze. Właśnie nie wiem, który ma lepszy atak. Nie, tamten na górze. Cztery ręki. Czekaj, najpierw spróbuję tym, jak już go mam. Zaraz się dowiem, okej. Okay. Przeciwników jest 12 i muszę wszystkich poniżej 36 sekund. Okej, okay, tutaj mam. Tutaj z ilu bije? Od razu 5. Ale mocno tracisz życie. Widzę, ale to... Zaraz się kulką zmienię. Okej, okay, mam ten, RT, stop. Ten? Może być, to bez znaczenia, bo chyba każdy z kosmitów jak gdyby ultem zabija wszystkich. No. Dobra, no to tutaj do końca się nie dowiedziałem, czy może tą techniką właśnie podskoku i walnięcia na tym jakoś tak średnio to działało. No. Trzymaj teraz ty. Dzięki. A ja najwyżej jeszcze następną zobaczę. O, karta! W chapce. No. Sumo. A, jeszcze 100 punktów zostaje za to. Okej, okay, i teraz masz tu 13 i też musisz uniknąć, a dać 3 ataków. Tym Y-kiem. Tu masz gdzie niegdzie Y. To jest do wykończenia, żeby mi a, no tak. Stać. O, to tutaj masz. Dobra, udało się jeden. Blisko tych skorpionów musisz. To, bo to jest jakiś taki skorpion, nie? No, fajno być. Jest. Oj, zobacz, jak podskoczysz to... Okej, okay, 6, 7... Tak, i od razu możesz... Faktycznie. Tym to się gra jak Hulkiem jakimś. No. Czujesz w ogóle właśnie takie... ociężałe ruchy. Trr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 r
Okej, okay, dobra, tutaj gdzieś zapisało grę, ale... Reach Combo 11, okej, okay, czyli musisz... Karta chyba była na dole, a ty musisz combo... Nie, to nie jest karta. Combo 11, to dawaj. Nie mogę cię trafić, ale to ci zniknie. Sześć, siedem... Jest. Pięć na raz dostajesz. I'm not gonna let him lay a hand on me. Tutaj lód 14. Incoming! Yeah!
Śmiesznie leci ten. Jak ludek padnie. Nie, nie, jak gościu strzela chyba ty w ciebie. Takim żądłem i to leci. O, może tym właśnie te ogniowe kule. Przenikające. Albo kulką, no. A, tylko nie masz naładowanego paska tych mocy. Dawaj, podskokiem. A, ult jest. Ale to już nie na tych. Nie, nie, to na następnych, no. No, nie zmienia? Jaki był ult nim? Bo już zapomniałem. Chyba wyciąga ten... skałę z podziemi. No, taki powiem. Wielki głaz i rzuca. Z nich, już powiem. A jaki jest ult tego profesorka? Że przecież ich pomniejsza. A, tak. Gdzie oni? Tu gdzieś, w naszą stronę? Zaraz, tutaj... A, tu początek był. No to jak my to? Okej, tam się... Tutaj na prawo chyba się otworzyło. Bo wcześniej poszliśmy tam. A teraz jak gdyby przechodzimy tutaj przez to... Nowy! Coś to jest... O! Super! Jak on jest? Jakiś upgrade. Dobra, zobaczymy co on robi. Mało tego, zaraz masz... Ulta chyba masz teraz. No jest, jest, jest. Ja się. Co to? Nie jest takim, że niby może różne maszyny się wtapiać i nimi i sterować wtedy? Ja, rozumiem. I co, teraz możesz podskoczyć? Aha! A zobacz, czy jesteś nietykalny przez ten czas, kiedy jesteś tym... Mogą cię bić? Nie. Ty, dobre to jest. Jak masz mało życia, możesz uciec gdzieś kawałek? Ale cię widzą i tak. Jak jestem daleko, no to rafy. No, no. To dobre. Tylko czekaj, to... Ale laser to musisz mieć naładowany ten. Okej, teraz na przykład, no. A nie, to laser to jest inny atak. Nie, to jest normalny. A B co robi? Jak przytrzymasz teraz? No, to. Aha, to jest jako atak, ale z daleka. Jasne. Co któryś tam atak to jest? Okej, to już nie będziesz miał możliwości Y-kiem chyba. Chociaż? Nie, raczej nie. Bo jest ta dodatkowa misja, żeby tam właśnie. Słuchaj, poczekaj, bo jest tam parę skrzynek, ale... A tam na prawo jak pójdziesz, zobacz, tam można gdzieś wejść, jakaś karta, coś? Chyba nie. Nie, raczej nie. Tutaj? Słuchaj, zanim jeszcze wejdziesz tu, na górze są takie te... Tam. Tam gdzieś coś może być, albo tu? Nie. 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 Time to get to the root of the problem. Always nice to know you're on the right course. 1600 to możesz kupić. A to co to robi? Będą coś, jakieś chili fries. Będą opuszczać przeciwnicy, będą opuszczać jakieś frytki chili, kiedy zostaną pokonani jakimś finisherem. Nie bardzo wiem, co to jest finisher. Upgrade, upgrade. No i się nazywa upgrade. Tak, tak. No i teraz jak go... Może to jest ten laser, albo... Chociaż ty, finisher, to ja nie wiem, czy to jest ult. No. I jak zabijesz ich A ultem... A mnie to leczy! Jak ich zabiję, to oni
tym, co zostawiają. Mnie to leczy. Te papryczki mogą leczyć, tak? No. Zaraz zobaczymy. Czy z tego coś wypadnie, czy... No teraz i tak masz całe życie. Nie wam się atakuje. Tato, ten na samej górze chyba jest najszybszy. Jeśli chodzi o... Podskok, bach, łapiesz gościa, coś mu możesz... Chociaż ten też ładnie się wbija. Oni są w powietrzu. Ale i tak ci zalicza ataki. No trochę. Okej. Tu jest w porządku. A słuchaj, o tu jest dużo skrzynek. Dobra. I'm not gonna let him lay a hand on me. Take no damage. Spróbuj, żeby cię nikt nie trafił. Jest taka misja. A już dostałeś. Ale to trudno na tyle. Trudno, to tak naprawdę. To tym upgrade'em najwyżej. Albo ultem tylko, jakbyś miał załadowanego, nie? Że nie dostajesz obrażeń, po prostu skakujesz. Ogólnie już mam. To dawaj. I teraz czekaj, czy z nich wypadną jakieś... Uleczyło cię to. Bo miałeś mniej życia. No to już powinniśmy się zbliżać do końca, bo strasznie długie to. Okej, combo 14 musisz mieć, Aleś. Dawaj jakimś... O, takim, może zacznij strzelać, to będzie ten. Ty od razu dostałeś 11. Tak, zaliczyło. Ale on dobry jest tutaj nawet, żeby walczyć. Ten ognisty gościu. Ty to jakbyśmy wcześniej zrobili to combo w poprzednim odcinku tam 100. To strasznie długo, to nie? To tym właśnie. Tym gościem? No. To znaczy, że zrobiłeś jak gdyby 100 uderzeń bez utraty życia. To elegancko. Tylko ci... O, jeszcze jeden. No. A, to jest ten. I teraz co zrobię? A jak spadnę? No właśnie. Możesz zniszczyć? Nie, samo znika. A, ciekawe. Ten normalnie chyba wskoczy. Onward and upward. Okej. Jest? No. Onward and upward. Ale tu jakoś grawitacja inaczej działa, czy mi się wydaje? Czy on no, jest taki... inaczej. I'll try not to have an elevated opinion of myself. Poskocz. Nie. Dobra. Onward and upward. Ej, podskakuj tu. Kto? Mało. Tak, szara materia. Let's give this a little thought. Wow. Czyli tutaj co? Na pewno tu? No chyba tak. Okej, są skrzynki. Czerzenie chóreda. Combo 4. To wali w koło, także najlepiej byś to użył gdzieś tu w środku. Ilu dostaniesz? 10. Wow. Ult.
Ty, ale żyją jeszcze. Niektórzy żyją. Ok, jeszcze jest tam, całkiem sporo skrzynek. Ale słuchaj, jak te karty... Gdzie one są? No, po planszach. No ale przecież przechodzimy... Dodatkowe pewnie. Mniej więcej widzimy, nie? No. Czy... Gdzie one są poukrywane? Słuchaj, masz 1600, to możesz sobie ulepszyć... Tego! Albo tego, tam za 600 i za 1000. Czy ile to kosztowało? 1200? Nie, to możesz dwa ulepszenia móc zrobić. Gdzie on jest? Diamond Head. Dobra? Czy to też robiło? Że będą upuszczać częściej... że przeciwnicy po śmierci będą częściej upuszczać leczące te frytki. A to? Następne? Ataki będą leczyć tego gościa, także to już w ogóle. Podstawowy atak będzie leczyć... No super. Ciebie, no. Let's rock. Ok, weź szarą materię, to dostaniemy bonusa. Musisz 5 gości załatwić nim. Spróbuj tak, żeby cię nie trafili. 5 zrobię? Jeszcze nie. Ty, ale tu masz kombosa, to nie zmienia. A, patrz, usunął się. Już zabiję. Tak, zaliczyło. Widać, patrz, każdy cios cię leczy. A pokaż jeszcze, ilu ich tam zostało, tych kosmitów do odblokowania? Dwóch tylko? Okej. Okay. Raczej tego nie zrobimy w tym odcinku, nie? Nie. Bo to zwykle jakoś na odcinek. No to chyba będzie przedostatnia plansza w takim razie. No i okej, słuchajcie, trzeci odcinek jest już za nami. Jak widzicie, brakuje nam jeszcze dwóch kosmitów, także podejrzewam, że jakoś w przyszłym pewnie ich odblokujemy i po prostu zobaczymy, jak to dalej wygląda. A na dzisiaj to wszystko. Dziękujemy Wam za oglądanie. Trzymajcie się! Narka!